montowanie tłoka do cylindra. Tutaj wspomogę się opaską taką zaciskową, żeby ścisnąć po prostu pierścionki. Po prostu założę tutaj, obejmę, ścisnę, a potem wsunę tłok do cylindra, do góry nogami oczywiście, no bo potem to będziemy skręcali już na silniku. No to nic, na początku wszystko grubo obsmarowane olejem. Tak samo cylinder, opaska, jak i tłok, żeby po prostu ładnie się ześliznął w dół cylindra. Tu już widzę, że będzie trochę problem, bo obejma nie pokrywa całego tłoka. No nie, ale jakoś sobie poradzimy. No. Po kawałeczku i się jakoś wsunie. No tak, i pamiętajcie, ustawcie pierścionki tak, żeby nie były jeden pod drugim, tylko na przemian. Ten pierwszy jest z tej strony, drugi żeby był po przeciwnej. Tak samo kolejne. Ja jeszcze troszeczkę je tak przesuwam, żeby tu się też nie pokrywały tak do końca. Sądzę, że też będzie dobrze. Śliskie rączki. Proszę wspomóc. Wygląda jakby to gniotło, nie wystaje. Może jeszcze troszeczkę dokręcimy. Co chcesz? No to nie, to czekaj. Kurde. Skoczył. Nie wiem, wiem, bo tutaj ten pierścion jest za mała obejma i dlatego nie złapało. Ale teraz myślę popuścić. Tego pieronka. Ten zamek tutaj, który jest w tym miejscu. I on wtedy przesunę sobie i złapę też ten wyżej. Ścisnę. Już pierwsze dwa pierścionki wskoczyły. Wytrzymaj to.
idę, bo wszystko w oleju. I... Wskoczył mi razem. To obejmą mi wskoczył chyba. Okej. Ładnie widać, jak dogniata. O, pierścionek. Można pchać dalej. Tego mi chyba na dole nie ma, to po prostu. No, muszę go trochę wyciągnąć. No, widać się, że zobacz, jak podniosłem ten wzięty pierścionek. Przez cię ścisnę. O, musiał się ścisnąć bardziej. Jeszcze go ścisnę. Wskoczył? Wskoczył. Widzisz? Jest ściśnięty. No, tam jest ten gumowy.
pięknie siedzi. Tutaj też w środku widzę, że się nie porysowało, choć ta blacha się tam wbiła, ale żadnych rysek nie widzę. Jest w porządku. Siedzi ciasno. Miedziane uszczelki już założone na bloku. Nasmarowany korbowód. Nie korbowód, tylko wał korbowy. Panewki przesmarowane. Samo tutaj. No i przechodzimy do montażu. Tą stroną do wtrysku. Zamki na panewkach tej samej strony. Analogicznie drugi. Zamek do zameczka, no oliwione. Od 100 do 110.
dowaliłem trochę. Dobra. Jeszcze ją, bo przeciągnąłem z pół obrotu. Olejem miejsca popytaczy, gumeczki z grubieniem do góry. Przyspalujemy łatwiej, różki wejdą. No i możemy założyć głowicę, a potem laseczki i rurki. Tutaj montuję te rureczki, w których są te laski popychaczy. No, gumki z grubieniem do góry, tak samo jak na dole. Robię w taki sposób, że sobie zakładam najpierw tutaj. Przekładam. Nowa świecąca, ciężej wchodzi gumka. W sumie mogę już przykręcić głowicę i chyba to zrobię. Tu jeszcze sprawdzę, z jaką siłą muszą być przykręcone. Ustawione jest 105.